Jak Bibi wyleczył autobus od kichania. Autobus ma bardzo odpowiedzialną pracę. On nie tylko przewozi pasażerów z punktu A do punktu B, ale musi to robić zgodnie z harmonogramem i tak, aby pasażerowie byli w bezpieczeństwie. A do tego autobusu należy zawsze być w dobrym stanie. Ale w drodze zdarza się to i owo, a pasażerowie nie lubią czekać, a tym bardziej nie lubią się spóźniać. Co robić naszemu autobusowi? Oczywiście, jechać do Bibi. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. O? Cześć, kolego. Ojdź. Na zdrowie! Wygląda na to, że coś przeszkadza ci pracować. Czy ty się nie przeziębiłeś? Uch. I autobus opowiedział Bibi, jak zaczął kichać na drodze i co jakiś czas gasnąć. Z trudem dotarł do warsztatu Bibi, ryzykując ostatecznie zgasić silnik. To musi być bardzo frustrujące. Kichać i gasnąć bezpośrednio na drodze. Wyobrażam sobie, jak niezadowoleni byli pasażerowie. A więc zobaczmy. Co to może być? Na zewnątrz wszystko jest sprawne, ale jest brudno. Podłączymy komputer i przeprowadzimy diagnostykę. Tak, zużycie paliwa zwiększone, silnik się przegrzewa, a moc spadła. Wszystko jasne! Filtr powietrza jest zatkany i nie daje dopływu powietrza do silnika. To dlatego ciągle gaśnie i kicha. Trzeba go wymienić. Teraz musimy wybrać odpowiedni filtr powietrza do autobusu. Czy ten filtr będzie pasował? Nie, on jest przystosowany do oczyszczania wody. A ten filtr? On na pewno filtruje powietrze. Tak, silnik zasysa powietrze, ale to nie odkurzacz. No a ten? To jest to, co nam potrzebne. Pozostało ustawić go na miejsce. I to wszystko. Tak, to załatwi problem. Jestem pewien. Teraz będziesz potrzebował mniej benzyny i silnik będzie się mniej przegrzewał. Tylko nie zapomnij na czas robić konserwacji, dobrze? Przy okazji niedługo pora zmienić olej. O, a co to jest? Nie tylko przynosi pecha. Pęknięte lusterko wsteczne może doprowadzić do wypadku. Natychmiast musimy je wymienić. Jak ci to lusterko? W nim można zobaczyć, co się dzieje z tyłu. Właśnie, kierowcy z pierwszych samochodów używali kieszonkowe lusterko, trzymając go w ręce. Wtedy samochód był rzadkością i sytuacja drogowa pozwalała się tak zachowywać. Ale w dzisiejszych czasach to niewygodne i niebezpieczne. Może ten przyrząd będzie pasować? W nim są używane lusterka. To peryskop. Naszemu autobusowi się nie przyda. Może ten? Hurra! To jest to, czego nam potrzeba. Wszystko gotowe. Teraz możesz wyruszyć w trasę. Jestem pewien, że zdążysz z rozkładem.
Dzięki Bibi nasz autobus mógł szybko wrócić na trasę i zawieźć pasażerów do domu. Przecież on jest bardzo obowiązkowym autobusem i nie lubi być poza harmonogramem. On wdzięczny Bibi za pomoc i dobrze zapamiętał, że wszystko musi być zrobione we właściwym czasie. A Bibi zawsze jest gotów pomóc przyjaciołom. Dziękuję, Bibi! Jak zmienić koło w samochodzie? I raz, i dwa. W końcu dnia roboczego Bibi sprzątał w swojej pracowni. Kiedy do niego przybył nowy klient. No. Bibi zauważył, że samochód jest taki czysty, aż błyszczy. Od razu uznał, że to nieprzypadkowo i zapytał. Nieźle błyszczysz. Z jakiego powodu? I samochód powiedział o tym, że otrzymał list ze wsi od babci, w którym pisze, że dawno nie widziała swojego ukochanego wnusia i czeka na niego w odwiedziny. Pięknie. I to, jak on też za nią bardzo mocno tęskni. Ale wioska jest bardzo daleko i droga długa. Mało co może się zdarzyć. Szczególnie samochód obawiał się, że może przebić koło. I nie może go zmienić, bo nie umie. Chciał poprosić Bibi, żeby go nauczył zmieniać koła. To żaden problem. Zaraz ciebie nauczymy. Juhu! Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i wszystko jest w porządku. I tak, jest przed nami samochód. Tak sobie myślę, że na sam początek będziemy musieli postawić samochód na podnośnik. Tak, dokładnie tak. Teraz będzie można zmienić koło. Dobrze, jak teraz to mamy z głowy, to trzeba będzie znaleźć odpowiedni klucz, aby odkręcić śruby mocujące koło. Może ten? Nie, ten jest zbyt mały. Być może to ten? Nie, ten klucz jest zbyt duży. No to może ten? Tak, ten klucz jest w sam raz. Ale zdarza się, że śruby bardzo ciężko odkręcić jednym kluczem. Dlatego stosuje się niezwykle prostą, ale skuteczną metodę nazwaną dźwignia. To bardzo sprytne. Na klucz wkłada się długą rurę i pozostaje chwycić rurę w odpowiednim miejscu i przekręcić klucz. No, dzieciaki, kto podpowie, gdzie trzeba chwycić za rurę, aby odkręcić oporną śrubę? Chyba tutaj. O, nie. To tak, jakbyśmy po prostu próbowali odkręcić śrubę jednym kluczem. No to może tutaj? Nie. Rura jest znacznie dłuższa. Jest lepsze miejsce, żeby chwycić. No to wtedy tutaj. Dokładnie. Tak będzie najłatwiej odkręcić wszystkie śruby. Hurra! Odkręciliśmy wszystkie śruby. Teraz zdejmujemy koło i wstawiamy na jego miejsce zapasowe. Wstawiamy śruby i dobrze zakręcamy. Właściwie podczas dokręcania śrub nie wolno używać dźwigni. W przeciwnym razie można zakręcić zbyt mocno i mogą się złamać. Należy dokręcać tylko i wyłącznie jednym kluczem. No cóż, to wszystko. Teraz będziesz mógł sam zmieniać koła i nie bać się przebicia na drodze. Mam nadzieję, że bez problemów dotrzesz do swojej babci i nie będziesz musiał po drodze zmieniać koła. Szczęśliwej drogi! Dzięki Bibi samochód nauczył się zmieniać koło na zapasowe.
i teraz mu nie straszne przebicie na drodze. Również nauczył się korzystać z dźwigni. I może odkręcić wszystkie śruby lub nakrętki. Dziękuję, Bibi! Jak Bibi rozładowywał wagon z ważnym ładunkiem. Jak widzicie, dziś Bibi przyjechał na dworzec. Musi otrzymać ważny ładunek. Ostatnio na wybrzeżu odbywały się bardzo ważne wyścigi. A dziś samochody, uczestnicy wyścigu, wracają do domu. Zadanie Bibi? Spotkać ich, sprawdzić ich stan i wysłać na bazę treningową. Może chcecie zapytać, dlaczego Bibi przyjechał na dworzec? Bo samochody przyjechali tu w specjalnym wagonie służącym do przewozu samochodów, który jest dołączony do składu towarowego. Zresztą sami wkrótce zobaczycie. Chodźmy szybciej! Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Chodźmy na piąty tor. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Bibi, pamiętasz, na jaki tor musimy iść? Piąty. Ostatni wagon w składzie. Chodźcie, policzymy razem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Cześć, dzieciaki! Teraz będziemy rozładowywać ten wagon. Aby samochody były nieruchome podczas jazdy pociągu, mocujemy je na miejscu specjalnym zabezpieczeniem kół. Musimy je odłączyć. Nie wychodzi. Myślę, że potrzebujemy czegoś, co pomoże mi wykonać to zadanie. Może spróbujemy to? Spróbujemy. Nie pasuje. Szkoda. Może wtedy to będzie pasować? Nie udaje się. No, może więc z tym się poszczęści? Udało się! Hurra! Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Wszystkie. W porządku. Tak, tak, tak. Oho. Cudowne. Wszystko w porządku. Żadnych zadrapań ani uszkodzeń. Jak nowe. Bibi jak zawsze świetnie poradził sobie z pracą. A teraz wszystkim już czas w drogę. Bo już czekają na was na bazie treningowej. Witam was z powrotem. Nie pędźcie po mieście. Przestrzegajcie przepisów. Pa, pa. Oczywiście nie posłuchali Bibi. Przecież cała noc w pociągu dla samochodu wyścigowego nie do zniesienia. Spokojny i miarowy stukot kół zupełnie nie nadaje się do ich bujnego temperamentu. Po zbyt spokojnej podróży naszym zawodnikom po prostu należy rozegnać znudzenie. Ale ponieważ są to prawdziwi profesjonaliści, to wrócili na bazę treningową bez szwanku. Cześć, przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!